Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku przerwy na kawę ekstra czyli waszego ulubionego formatu w którym my mejweni eksperci jedyni w swoim rodzaju dziennikarze reporterzy, no dobra wiadomo że to wszystko jest przesadzone tak czy inaczej my czyli angielskie espresso ekipa przerwy na kawę akurat dzisiaj ja solo Maciej Waszkiewicz witam was bardzo serdecznie typujemy kolejkę Premier League typujemy mecze jakie są rozgrywane na angielskich boiskach na najwyższym szczeblu ligowym swoją drogą byłoby ciekawe obstawieniem wyników Championship, ale wydaje mi się, że to jest już o wiele wyższy level. Tym bardziej patrząc na to, co my robimy, jak kiepsko nam idzie tak naprawdę typowanie Premier League. Zanim zacznę, przypomnę o ostatnim dniu, w zasadzie ostatnich godzinach, kiedy możecie zakupić, nabyć koszulkę. Z cytatem naszego ulubionego, ukochanego Shona Dajsza serdecznie zapraszamy do naszego sklepu, także do zapoznania się z innymi fantami, bo tam również inne można znaleźć. No i dajcie znać, czy Wam się ta koszulka podoba, czy ten pomysł Wam się podoba, i tak dalej, i tak dalej. W opisie filmu także, Zachęcam Was do, do tego, abyście sobie zerknęli. Tam jest promocja z naszym, e, współpraca, promocja z naszym Bookmaherem e, e, LVBet. Także tam też jest informacja e, dla Was. A ja już przechodzę do. E, do konkretów, natomiast zacznę oczywiście od podsumowania poprzedniej kolejki. Była to kolejka 30, tak jak jest to zapisane w moim niezawodnym arkuszu, który właśnie przed chwilą aktualizowałem. No i co tu dużo mówić, typowałem ja z Krzyśkiem, To w zasadzie jeden trafiony wynik na tych 10 typów z mojej z Krzyśka strony i to było spotkanie Manchester United z Evertonem. Dobrze wydypowałem 2 do 0, natomiast. Z po pozostałych dziewięciu spotkań tylko dwa razy udało mi się w ogóle trafić, kto wygra, na, na czyją korzyść się ta. Te, te spotkania przechylą mi to jednym z nich był akurat Manchester City, którego wytopowanie nie było akurat trudne, więc tutaj w tym przypadku, no, nie popisaliśmy się z krzyżkiem, przyznam szczerze, Krzyk, cztery 4 trafione, 4 zwycięstw, a żadnego, żadnego konkretnego wyniku i jeszcze rzut tylko na klasyfikację generalną tutaj w sumie, że taka tylko czysta formalność, przechodzimy zatem, przechodzę zatem do tego co najważniejsze, czyli do typowania następnej kolejki Premier League i zaczniemy ją spotkaniem Aston Villi z Newcastle, czyli sobota, godzina 13:30. Oczywiście też przypominam, że wszystkie mecze Premier League można oglądać na ViaPlay. Więc zaczynamy od Villa Park i naprawdę bardzo ekscytującego meczu, ponieważ no chyba nie trzeba tłumaczyć, że zarówno Aston Villa, jak i Newcastle znajdują się w znakomitej formie. Villa zaczęła dość ciekawie się zbliżać do, do pierwszej piątki, w zasadzie no, jest na szóstym miejscu w tabeli i ta forma tej drużyny naprawdę robi ogromne wrażenie, natomiast forma Newcastle jest jeszcze lepsza, bo na tych pięć ostatnich spotkań w takiej małej tabeli formy Newcastle i Manchester City to dwie drużyny, które wygrały wszystkie pięć spotkań, a Arsenal i Aston Villa to drużyny, które wygrały cztery i jeden z więc tutaj można powiedzieć, że się spotykają dwa z czterech najlepszych drużyn, jeżeli chodzi o tę najświeższą, ostatnią formę i ja typuję tutaj remis 2-2, do niech to będzie dobre widowisko, po prostu niech Aston Villa pokaże wszystko to najlepsze, co ma, niech Unai Emery może odkurzy kolejnego piłkarza, tak jak odkurzył ostatnio Bertranda Traore, no a Newcastle musi cały czas punktować, żeby utrzymać miejsce w pierwszej czwórce, aktualnie są na trzecim miejscu, jeżeli dobrze pamiętam, tak jest, Mają tyle są punktów, co Manchester United, natomiast Bilansem Bromko udaje im się utrzymywać to trzecie miejsce swoją drogą bilans bramkowy Newcastle znakomity tylko 21 straconych bramek w 29 meczach zdecydowanie najlepsza defensywa w całej lidze idziemy dalej idziemy do Chelsea która zagra u siebie z Brighton Moi drodzy widzowie Frank lampard znowu w Chelsea i ten początek jego przygody z The Blues nie wygląda, powiedzmy sobie szczerze, najlepiej. Jestem dosyć na świeżo, bo wczoraj Chelsea grała z Realem Madryt, przegrała 0-2, nie ma już raczej takiej siły, która dałaby awans Chelsea do następnej fazy, do, do półfinału Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że tutaj zwyczajnie po prostu niebiescy tym, tym pierwszym spotkaniem już troszkę sobie utrudnili sprawę, pokrzyżowali. No, i no zwyczajnie Chelsea zostaje już tylko walka w Premier League, ale dostałem takiego rywala akurat w najbliższej kolejce, który może ich pokonać. I ja tutaj typuję 2 do 1 dla Brighton. Brighton, które ostatnio zostało wyprzedzone przez Aston Villa, które zostało, umówmy się, okradzione. Z, z punktów, jakichkolwiek punktów w starciu z Tottenhamem, może to nie wybrzmiało w ostatnim odcinku przerwę na kawę, na co też zwracaliście uwagę w komentarzach, że no, po prostu trzeba powiedzieć to na głos i wprost, że Brighton zostało zwyczajnie ukradzione bo tam tych kontrowersji sędziowskich na niekorzyść Mew było naprawdę całe mnóstwo, nie tylko nieuznany gol tomy, ale także i faul na tym piłkarzu. Więc Brighton na pewno podrażniony będzie próbowało um, odzyskać te stracone punkty i tutaj myślę, że Chelsea może być w tarapatach dlatego ja typuję 2 do 1 dla dla Mef, 2 do 1 dla Brighton, 2 do 1 dla ekipy Roberto De który zdaje się nie będzie akurat siedział na w zacji z racji tego, że ostatnio otrzymał czerwoną kartkę. Idziemy dalej do spotkania Evertonu z Fulam. No i to jest nasz mecz soli futbolu. To jest spotkanie, które dedykujemy właśnie na najbliższą kolejkę. Jako takie, które może być paradoksalnie najmniej ciekawe. Znacie dokładnie ten nasz slogan futbolu i także ten kod można użyć u boku Hera bet No i tutaj Everton wydaje mi się, że może być nawet delikatnym faworytem tego spotkania, bo Fula jest naprawdę bardzo kiepskiej formie. A u siebie The raczej są ekipą groźną raczej są ekipą taka która walczy i ostatnio dość regularnie punktuje punktuje i wygrywa po wynikach 1 do 0 i właśnie taki wynik typuje w tym spotkaniu 1 do 0 dla dla Detofis, którzy muszą uciekać od strefy spadkowej, muszą się jak najszybciej od niej oddalać, bo gdy tylko zapunktują to za chwilę wracają w okolice właśnie tej ostatniej trójki. Aktualnie są na 17. miejscu, ale mają sam punktów co 18. notinkam, więc no jest presja na pierwsze nadajesz, a niewątpliwie jest presja i to spotkanie oni powinni no, myślę, że kibice chcieliby, żeby Everton ten mecz wygrał. Um, idziemy do następnego spotkania do meczu Southampton z Crystal Palace. Też nie zapowiada się ten mecz jakoś wybitnie. Um, ekscytująco Southampton jest zdecydowanie najsłabsza drużyna w tym sezonie i tutaj spodziewałem się, że przegrają kolejny mecz. Crystal Palace ostatnio nie wiem, zaskoczyło, to, czy to jest mało powiedziane, czy to jest adekwatne stwierdzenie, po prostu wysoko wygrało swoje spotkanie z Leeds United 5-1. do 1. Tutaj typuję, że Orły wygrają 2-0, więc Święci raczej się zakopią w, w strefie spadkowej, natomiast oczywiście spodziewam się, że będą w tym meczu walczyć, ale em, z mojej perspektywy po prostu brakuje im jakości piłkarskiej, aby rywalizować w tym momencie z kimkolwiek w Premier League, więc Crystal Palace nie jest, nie jest inne uskrótne tym wysokim zwycięstwem z Leeds, powinno tutaj sobie ze Świętymi poradzić. Tottenham kontra Bournemouth to jest następny mecz. Znowu jest ekipa walcząca o utrzymanie. No i Bournemouth ostatnio odbiło się delikatnie. Bardzo ważne zwycięstwo z Leicester 1-0, ale tutaj Tottenham wydaje mi się, że powinien to spotkanie wygrać. Jest dużo lepszą, u siebie też spisuje się nie najgorzej. No, do tego meczu z Brighton już nie będę wracał, bo o nim przed chwilą powiedziałem, ale ja tutaj typuję wynik 1-0, czyli skromne zwycięstwo z Pers, to nie będą wodatryski, raczej to będzie po prostu mecz, w którym um, być może jakiś gol Keina zwyczajnie tutaj zadecyduje o, o trzech punktach dla, dla kogutów. Um, więc to tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. Idziemy dalej do Wolverhampton kontra Brentford. Um, kolejny taki um, no bym powiedział, że mimo wszystko ciekawy mecz, bo, bo Wolves Um, ostatnio wygrali z Chelsea, wcześniej mieli troszkę słabszą formę, ale generalnie jest to drużyna, która u Julena, Lepo, Le, którą u Julena Leopetekiego da się oglądać, bo z Bruno Larzem no, były problemy, były często ciężary, to Wolves była taką ekipą, która dość często trafiała do naszego kącika soli futbolu, no a o Brentford za bardzo dużo mówić nie muszę, to jest ekipa, która jest um, w tym sezonie w znakomitej formie, a akurat ostatnio e, troszkę zaczęła tych punktów tracić, no ale i też grali z Manchester United i z Newcastle, więc taki mecz dla nich będzie będzie idealny na odkucie się, natomiast czy to odkucie się nastąpi, nie wiem. I nawet tutaj typuje, że może być remis w tym spotkaniu. Tak jak powiedziałem w przypadku meczu Aston Villa z Newcastle, że to może być fajne widowisko i wynik 2 do 2, do 2. tak tutaj też typuje wynik 2 do 2. Niech to będzie po prostu zacięte widowisko od początku do końca. Niech Brentford ciśnie, niech Hulk się broni, ale też i kontratakuje i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Idę dalej, idę już do ostatniego spotkania sobotniego, czyli do meczu Manchester City z Leicester. Oj, słuchajcie, słuchajcie, patrząc na formę obu tych drużyn, patrząc na to, jak one ostatnio się spisują, City 3 do zaraz Bayernem, Rachim, Wizemistrzów, jak ja to zobaczyłem, jak ja zobaczyłem tych kolejne strzelane bramki. I tą dyspozycję znakomitą do Citizens to przyznam szczerze, że coraz mniej jestem pewny tego, czy Arsenal utrzyma tę przewagę i zostanie mistrzem Anglii, bo City się naprawdę rozpędziło. City może ma jakieś delikatne tam e, takie miejsca, momenty, takie delikatne jakieś pięty heelsowe, które można i... Gdzieś tam uszczypnąć, ale ich jest tak mało, że naprawdę nie spodziewam się, by Leicester tutaj e, zdobył jakikolwiek punkt. Może zdobyć bramkę, ale Manchester City z moim e, tutaj z moich typowań wynika, że strzeli ich 4, a więc 4 do jednego dla Manchester City. E, tak jak ostatnio, City grał z ostatnią dużą w tabeli, tak teraz gra z przedostatnią, no i to się może skończyć po prostu takim samym rezultatem. E, spotkania niedzielne przede mną: West Ham kontra Arsenal. No i właśnie, skoro Manchester City. Um, już słów kilka powiedziałem, to też oczywiście trzeba coś powiedzieć o Arsenalu. I Arsenal też trafia na takiego rywala, z którym raczej nie powinien sobie tutaj, znaczy raczej powinien sobie poradzić, nie powinien mieć z nim jakichś większych problemów, natomiast po tym meczu z Liverpoolem, przyznam szczerze, że ta wiara w Arsenal troszeczkę stopniała, zmalała, na pewno będą tacy kibice i myślę, że Jonasz może być wśród nich, którzy będą tutaj drżeć o to, czy Arsenal na pewno to spotkanie wygra, tym bardziej, że West Ham, no o West Hamie trudno tak naprawdę cokolwiek powiedzieć, myślę, że też jesteście mądrzejsi, ponieważ już wiecie, jak oni zagrali wizę konferencji, jeżeli ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Bo westernokra widzę konferencji spisuje się bardzo dobrze, a widzę, nie zawsze tak wyglądało. Ehm, może być rzeczywiście ekipa młotów troszkę zmęczona, troszkę mm, delikatnie pobijana tym tym spotkaniem w, w czwartkowy wieczór. Stąd ja myślę, że mimo wszystko Arsenal tutaj problemów ze zwycięstwem mieć nie będzie i wygra to spotkanie 3 do 1. Ehm, także status quo, jeżeli chodzi o pierwsze dwa miejsca, takie ja typuję. Niech to się wszystko rozstrzygnie w bezpośrednim meczu Manchester City z Arsenalem. Niech oni wygrywają wszystko jak leci, i niech Rzeczywiście ten mecz, kluczowy mecz za, za dwa tygodnie, okaże się tym, tym takim najważniejszym, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia na szczycie w tym sezonie Premier League. Dwa już mecze mi tylko zostały do końca: Nottingham Forest kontra Manchester United. To jest drugi niedzielny mecz, który obejrzymy w ten weekend. Kusiło mnie, żeby to wytypować 0 do 0, bo Nottingham jest taką drużyną, która. Gdzieś tak naturalnie mi ten, ten, ten wynik cały czas przychodzi do głowy, to jest różna, która raczej... Mało bramek strzela, a Manchester United pod nieobecność Markusa Rashforda, który wypada z powodu kontuzji, też może mieć problem ze zdobywaniem tych bramek, ale koniec końców pomyślałem sobie, że Nottingham może być, no nie jest wystarczająco silny do tego, żeby pokonać Czerwone Diaby, żeby tutaj przeciwstawić się Manchesterowi United, i ja w tym wyniku typuję mimo wszystko zwycięstwo 1 do 0 dla drużyny Erika Tenhaga. Co tu dużo mówić tak naprawdę? No United zdobywać punkty musi musi odjeżdżać Tottenhamowi skoro wytypowałem że to Tottenham swoje spotkanie wygra no to na pewno gdzieś tam ta presja na, na United będzie cały czas nałożona oni oczywiście mają jeden mecz mniej i trzy punkty przewagi więc tutaj nawet gdyby to Tottenham swoje spotkanie wygrał no to nie jest powiedziane że, że ten Manchester United przegoni bo bo United tak jak mówię ma tutaj jeszcze ten jeden mecz gdzieś tam po drodze do rozegrania więcej i tych kolejek jeszcze cały czas jest jest kilka do końca sezonu Natomiast tutaj 1 do 0 dla dla United rzeczywiście wydaje mi się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem mówię to z taką trochę mimo wszystko z takim smutkiem bo bo to by chyba oznaczało już być może koniec Steve'a Coopera w Nottingham Forest a, a tego nie chcę i życzę mu i kibicujemy bardzo mocno żeby mimo wszystko tutaj jakiś punkt zdobył i utrzymał się na utrzymał tę posadę trzyma się na, 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 na stołku trenerskim w Nottingham natomiast no, czysto obiektywnie trudno mi coś takiego właśnie wytypować ostatnie spotkanie jakie dzisiaj mam dla was nasi drodzy widzowie nasi słuchacze Leeds United kontra Liverpool czyli spotkanie w poniedziałkowy wieczór o 21.00 um, Trudny mecz bardzo do wytypowania, bo Liverpool jest ostatnio trochę generatorem takich nietypowych rezultatów. Już nie będę chyba wracał do tego spotkania z Manchester United wygranym 7 do 0, ale nawet ten mecz z był naprawdę bardzo niespodziewany. Nie, nie spodziewałem się, że Liverpool tak dobrze w tym spotkaniu zagra, mając gdzieś tam w nogach bardzo bezbarwny remis z 6 i 0 do 0, a wcześniej porażki, wysoką porażkę z Manchester City, gdzie pary ekipie The Red starczyło tylko na, nie wiem, pierwsze pół godziny czy coś takiego. I też jeszcze oczywiście nie, nie zapominajmy, że tam był Wcześniej przegany z Bornów 0 do 1, więc Liverpool ma tę formę taką naprawdę nierówną, i, i typowanie w tym momencie ekipy Jurgena Klopa Kl Kl to może być e, najtrudniejsze w ogóle zadanie ze wszystkich drużyn, e, które są w tym momencie w, w Premier League. Leeds też, zaczęło dobrze spotkanie z Crystal Palace, tam naprawdę wszystko szło po, po, po ich myśli, gol Patryka Bamforda, wszystko super do 45 minuty, a potem jak Crystal Palace zaczęło strzelać, to skończyło na piątce i przyznam szczerze, że naprawdę trudno mi było ten mecz jakoś przeanalizować i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Leeds tak się posypało, więc wracając oczywiście do, do tego meczu, bo coś tutaj powiedzieć muszę i zawsze ten mecz jakoś jest takim, gdzie już brakuje mi pomysłów, bo już mam wrażenie, że wszystko powiedziałem w trakcie nagrywania Właśnie tej, tej przerwy na kawę ekstra, ale tutaj obstawiam mimo wszystko, że Liverpool to spotkanie wygra. odkuje się za ten mecz przegrany na Anfield, bo Licyunek to jest ekipą jedyną drużyną która na Anfield w tym sezonie wygrała. Jeżeli dobrze pamiętam taką statystykę, szybko tylko to zweryfikuję. Tak jest, Liverpool ma tylko jeden porażkę na, na, na własnym stadionie w tym sezonie, więc niech Liverpool się po prostu odkuje, a wynik, jaki tutaj typuje, to 3-2 dla nich. Niech to będzie po prostu fajne spotkanie, niech to będzie niech to będą emocje właśnie w ten poniedziałkowy wieczór na koniec całej tej kolejki 31. kolejki Premier League. A więc dotarłem do końca. Dziękuję wam wszystkim za to, że z nami jesteście, za to, że obejrzeliście ten filmik, za to, że zostawiliście pod nim łapkę w górę, no bo oczywiście zrobiliście to. Pomóżcie nam trochę pod koniec tego sezonu, bo widzimy po prostu, że te, że te wyświetlenia delikatnie nam spadają, no bo już to zainteresowanie maleje. Mam wrażenie, mam Mam nadzieję, że ono wróci, gdy, gdy te końcowe um, rozstrzygnięcia w tym sezonie będą się odbywały, czyli ten bezpośredni mecz Arsenal z Manchester City. Cały czas się zastanawiamy, czy jakoś opakować ten mecz, czy, czy zrobić jakoś live'a, czy jakiś dodatkowy odcinek zapowiadający albo podsumowujący to spotkanie, więc tutaj, jeżeli macie jakieś pomysły, to też rzucajcie w, w komentarzach. Um, i to teraz z mojej strony, ja uciekam na spotkanie Lecha z Fiorentiną na stadion przy Bułgarskiej, wy już znacie wynik tego spotkania, mogę jeszcze ekstra wytypować, że dzisiaj w tym meczu będzie jeden do jednego. no wy już oczywiście wiecie, jaki wynikiem skończył się ten mecz, mam nadzieję, że trafiłem, albo mam nadzieję, że się pomyliłem, ale na korzyść poznańskiej drużyny, także do zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałkowej przerwie na kawę, pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach, o wszystkim, o co z was zawsze prosimy, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!